Nie no, słuchaj, gamonie mieli proste zadanie. Mieli ugotować gulasz, tylko mieli załatwić sobie do niego dobre wino. Ale jak zobaczyli winiarnię, od razu schlali mordę. Teraz za karę zrobią ekipie zajebiste śniadanie. Dobra, muszę kończyć, bo jeszcze mam robotę. Na razie. Tak pogryzione wszystko małe, zobacz to. Tu, tu. Twarz. Całe plecy. Ja jestem tak gruby, że nawet na mnie komary nie lecą. Dobra, robimy śniadanie, a później no niestety musimy dzisiaj przygotować gulasz za karę. Wczoraj nie daliśmy rady. Więc śniadanko dla ekipy, a później jedziemy gdzieś na rynek. Byś chciał? Do mieszania coś. Do mieszania? Mieszaj ty. Znalazłem włos. Chyba z tych dziewic wczoraj. Sam cebul będziemy jeść. Z tego co słyszałem, nie jesz papryki, nie? Bo nie lubisz, nie? Dlatego wybrałem dwa różne kolory. Cztery uklejamy, jeden dla taty. Dwa, dwa, trzy. Cztery ukleimy i jeden dla taty. Trzy. Cztery. Jeden dla taty. Kaloryczna, bez masła. Jak nazwiemy? Kac kanapka. Podróżując do takiej miejscowości, nie? Czuję się jak to jak Makłowicz, wiesz, że? Witamy Państwa serdecznie. W nawiązaniu do tego, iż zajebawszy wczorajszą konkurencję na przygotowanie tutaj jakże madziarskiego gulaszu, wybraliśmy się na samego Egeru, proszę Państwa. I tutaj szlakiem madziarskich przysmaków przygotujemy gulasz, proszę Państwa, tradycyjny, wspaniały, który miejmy nadzieję zadowoli tutejszą wygórowaną, jakby powiedzieć, widownię. Wraz z Jackiem, my, proszę Państwa, przebyliśmy w setki kilometrów w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca.
Widzę, że producent przygotował piękny stoliczek. Co robisz? Wącham to. Jesteśmy na samym rynku w Egerze. Przygotujemy nasz konkursowy gulasz. Jest około 40 stopni, słonina topi się na desce. Miejmy nadzieję, że wiatr nie zwieje nam naszego płomienia. Nasza łopatka wieprzowa jest zdobyta w bólach. Sekrety madziarskiej kuchni to wino. No nie oszukujmy się, w bólach zdobyliśmy te wino. Tomku, nie martw się, dla ciebie też jest buteleczka. Mamy w planach wstawić gulasz i uciec na piwko. Także raz, dwa, róbmy co mamy robić, bo... nie odklejemy żadnego tłuszczu. Czym więcej tłuszczu, tym lepszy. Dlatego też zaczynamy na słonince. Dochodzą mnie dziwne dźwięki spod patelni, chyba nasza kuchenka nie daje rady. O, widzę od razu, że polskie mordy. Witam serdecznie. Darmowe jedzonko to się zjawili, rodacy. Witamy serdecznie. Proszę bardzo, ta piękna wieprzowinka. Byliśmy właśnie na Węgrzech. Nie będzie problemu polskiego. Słucham? Słaby. Co? Na węgierskim gulaszu byliście? No tak to jest, a chcesz zrobić coś dobrze, zaproś Polaka, nie? To jest mąki. Nawet dużo mąki. Łycha musi stać, jak mówi dobrze Ślązacy madziarscy. I teraz tak. Towar zdobyty wczoraj przez Jacka. Nie jest to uchwycone oczywiście, bo było to w czarnej strefie. Podobno po tym, jak dosypiemy tego, to gulasz zapiecze nas dwa razy. Pierwszy raz oczywiście podczas jedzenia, drugi raz zaraz o świcie. Dosypujemy naszego mięcha. Nie za dużo. Jacku, ja już skroiłem 10 kg mięsa, a ty dalej to smażysz. Ja wdrożyłem proces wolnego gotowania. Zdrowszy. O, widzę, że policja też się zbiera na nas. Świetnie. Część tłuszczu zostawimy do placków. Dobrze wymieszać. O, coś pięknego. Część zostawiamy na patelni. I tu będzie wchodzić mięso. Mięsko się nam w końcu przykarmelizowało delikatnie. Myślę, Marcinie, że możemy dalej szastać warzywka. Otworzę już winko może, co? Pachnie jak wczorajszy dzień? Troszkę. A powinien. Speak English? English only. Right? English. Okay. You can't do this here.
Because we're doing all different places in the world and we never, somebody said, oh, you can do that. Okay. And where we can get this car? No? So we need to get everything and... the city hall. Okay. And next, later, you ask a free card. Okay, there and then organize before. Okay, so we just take everything and we just... and we go. Okay. Okay. So yeah, we understand. Yeah. Sorry. You have to close and you have to... Okay, no problem. Okay. We'll be 10 minutes and we are away. This is illegal. Okay. Okay. We understand. Yeah, sure. Where are you from? Polska, Poland. Okay, no problem. Yeah, yeah, sure. Kichuj! A, to ty. O kurwa. Kurwa, zaś ta jebana policja. Zaś ich będzie trzeba ratować. Wiesz co robić. Kurwa, prezesie, to opłata jest do chuja. Skoczysz tam kupić wodę.